Patryk, jeszcze jedno nietypowe może trochę pytanie, chociaż dla Ciebie typowe. Wiemy, że jesteś wielkim fanem motoryzacji. Do jakiego samochodu porównałbyś swoją drużynę i swój występ w tych ostatnich trzech finałach? Nie ma innego wyboru, tylko Mustang Shelby GT500. Hasło, kto ma Patryka Czarnowskiego w drużynie, ma Mistrzostwo Polski. Aktualne. Talizman, złoty talizman. aktualne, oczywiście. No, bardzo się cieszę. Jest mi no, niezmiernie miło, że po dwóch latach w Zaksie przeszedłem do PGS Krybełchatów i udało nam się walczyć złoto. Cieszę się, bardzo się cieszę. Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć na tą chwilę. Całą ligę graliśmy bardzo dobrze. No, w końcówce gdzieś zapaliśmy zadyszkę. Już takim trochę znakiem, sygnałem był mecz Friedrichshafen. No, następne spotkanie no, zagraliśmy bardzo dobre tam u nich na wyjeździe i wydawało się, że wszystko wraca na dobre tory. Niestety dwa ciężkie, bardzo ciężkie mecze z Olsztynem. Olsztyn nam postawił bardzo mocne, wysokie warunki. Natomiast no, Bełchatów dwukrotnie był sportowo lepszy. No i dzisiaj cieszy się z Mistrzostwa Polski. Myślę, że w tym sezonie graliśmy lepszą siatkówkę przede wszystkim. Zaksa to Zaksa, oni zagrali swoje. Myślę, że tutaj duży wpływ miał mecz w Bełchatowie pierwszy, gdzie tak naprawdę biliśmy się punkt za punkt i to my wygraliśmy, co prawda 3-0, ale tak naprawdę bardzo zacięte spotkanie. Każdy setów wygraliśmy raptem dwoma punktami, ale nie dawaliśmy Zaksie złapać takiego dużego oddechu, mi się wydaje. W dzisiejszym spotkaniu, w pierwszym secie, no, kopnęli strasznie zagrywką. Mieliśmy problemy z przyjęciem, co przełożyło się na atak i na liczbę kontrataków po stronie Zaksy. No, ale na szczęście udało się przeciwstawić temu w kolejnych setach i myślę, że to było kluczem. Za to my zaczęliśmy troszkę mocniej zagrywać i wygraliśmy to spotkanie 3-1, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. To był mój czwarty sezon tutaj. I naprawdę to było moje marzenie od dziecka, bo ja pamiętam pierwsze Mistrzostwo Polski tutaj, jak czekaliśmy pod starą jeszcze halą w Bełchatowie, przyjeżdżali zawodnicy, cieszyliśmy się, byłem taki mały i od zawsze mam skrzydła w sercu i kocham ten klub, więc bardzo mi na tym zależało, zdobyć Mistrzostwo w tych barwach to naprawdę nie do opisania uczucie. Mieli różne mecze, ale od półfinałów już Ebadipur wskoczył na ten najwyższy poziom, pokazał, że zasługuje na miano wielkiego gracza, do tego Mario, do tego Sreczko i próbowaliśmy walczyć tym, co mieliśmy, nie udało się i przegraliśmy jako drużyna. To nas cieszy, że zostajemy razem i walczymy dalej razem. Byliśmy naprawdę pewni siebie, pewni swoich umiejętności i spodziewaliśmy się, że Zaksa musi zaryzykować zagrywką. Musieli postawić wszystko na jedną szalę, bo chcieli przedłużyć ten finał do jutra. Jeżeli bodajże w pierwszym secie robią 6 asów do 3 błędów, to szacun, naprawdę szacun. I powtarzaliśmy sobie, że tak grać nie mogą. My musimy to przetrwać, musimy przetrwać tą bitwę, kiedy jest na styku. I właśnie pokazaliśmy, że byliśmy prawdziwą drużyną. Szacun dla Zaksy i szacun dla nas za widowisko, jakie stworzyliśmy. No, cieszę się niezmiernie. Było trzecie miejsce, jak tu przyszedłem, potem drugie, teraz pierwsze. Naprawdę jestem przeszczęśliwy. No, czułość było w powietrzu, że gramy z mistrzem. To atmosferę gdzieś tam z poprzednich lat. Wiedzieliśmy, że nie będą to łatwe mecze. Ogólnie chciałbym pogratulować całej drużynie, bo patrząc na nie tylko na te mecze, ale na przestrzeni całego sezonu, był to naprawdę bardzo ciężki sezon od wielu lat, bardzo dużo zespołów w lidze, Liga Mistrzów, klubowe Mistrzostwa Świata, wiecznie wyjazdy, Liga Mistrzów, więc naprawdę był to duży wyczyn, żeby osiągnąć złoto w tym roku. Do ostatniej chwili Zaksa przecież brylowała na pierwszym miejscu, więc tutaj przed meczami mało kto obstawiał, że my będziemy. Pracowaliśmy bardzo ciężko w tym sezonie i z tego względu również właśnie duże gratulacje dla całego zespołu, dla chłopaków. Widać było, że Skra nie spodziewała się takiego naporu z naszej strony, że chyba trochę przytłoczyła ich dzisiejsza szansa wygrania już w sobotę. Pierwszy set, blade twarze po ich stronie, do połowy drugiego też ta gra dobrze nam się układała. Później właśnie wspomniany Ebadipur zerwał się w pewnym momencie. Doszli nas, widać było, że jak już uwierzyli, poczuli naszą krew, to ciężko już było ich zatrzymać i to my już czuliśmy ten nóż na gardle. Niestety wróciły grzechy z pierwszego spotkania, to znaczy gramy do pewnego momentu bardzo dobrze i nagle nie potrafimy piłki skończyć na pojedynczym ataku.
jesteśmy blokowani na pojedynczym, nie przyjmujemy dwóch zagrywek i przeciwnik łapie drugi oddech, wraca do gry, co więcej, ucieka nam, a my jesteśmy w tym momencie bezradni. Byliśmy bezradni, już można powiedzieć tak, bo ten sezon się skończył. No niestety, no, trzeba wyciągnąć z tego wnioski, ale wielkie brawa dla chłopaków za ten sezon, bo dali, zostawili bardzo dużo zdrowia na parkiecie, wygrali rundę zasadniczą, co prawda nic nam nie dało. No ale jesteśmy Final Four, jedziemy tam, mam nadzieję, że złość sportowa wyjdzie z tych chłopaków i na koniec sezonu pokażą jeszcze dobrą siatkówkę i sprawią radość, trochę radości naszym kibicom.